najcenniejszy dar Boży. Tak rozważanie nazwałem dzisiejsze, związane też i z darami, które są przed waszymi oczyma. Ja również je widziałem, teraz patrzę na nie z góry. Piąta Księga Mojżesza, rozdział 15, a tam słowa wiersza 10 brzmią następująco. Ochotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz. Za to bowiem błogosławi ci będzie Pan Bóg twój w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu. To jest mowa nie tylko o ubogich, ale w ogóle o wspieraniu Kościoła Pańskiego w Starym, w Nowym Testamencie i w naszym czasie. Zwrócę uwagę na słowa. Ochotnie będziesz mu dawał. I druga myśl, na którą zwrócę uwagę, nie będzie smutne twoje serce. No tak, Panie Boże, dałem. No dałem. I tak smutek gdzieś idzie. Nie, ochotnie. Jeżeli nie, to zrób coś innego. Daj tyle, ile uważasz, ale niech to będzie serca z radością. Bo Bóg ze swej strony daje nam te wspaniałe plony ziemi, które w tym roku urosły i u was. Być może jak brat wspomniał, niektóre zostały kupione, ale u kogoś one urosły. Również z nich korzystamy, spożywając je czy przygotowując na zimę, gdzie mniej więcej każdy je posiada. Mamy domy, mamy jedzenie, mamy ubiór, mamy pewne doświadczenia. To wszystko kojarzy nam się z myślą, którą odnalazłem w trzecim tomie Posłania dla Kościoła, gdzie autorka napisała takie prawdy. To nie Bóg chce się wzbogacić. Jest coś, czego człowiek najbardziej potrzebuje. To jest dar Bożego miłosierdzia. Tak, dzięki miłosierdziu Bożemu. I to na koniec będziemy się modlić, dziękując za te plony, za ziemniaki, za pietruszkę czy marchewkę i za owoce, za to wszystko. Bo to mamy jeszcze. Jak długo mieć będziemy? Nie wiem. Bóg wie, ale jeszcze w tym roku mamy. Rodzi się pytanie, cóż ci Panie dam za wszystkie twoje dary? Jedna z pieśni też jest, może nie w naszym śpiewniku, ale jest wśród chrześcijan, tutaj protestantów. Boże błogosławieństwo jest większe niż to, co złożyliśmy na dary, dziękczynne dary, te specjalne. Chociaż chcę wam powiedzieć, że nieraz człowiek w zapędzie swojego życia nisko ocenia dar Boży. To, że się rodzimy, że wstajemy rano, jest to normalne, że kładziemy się, że o którejś tam posiłek jemy. To jest normalne. Podczas kiedy jest to Bóg darczyńcą, jest to dar największy. Dar doczesnego pielgrzymowania do wieczności. Nie zakopujmy darów, które, jak w szkole sobotniej mówiliśmy, które Bóg nam dał. Chcę wam, to nie jest historia dla dzieci, ale dzieci też posłuchają, dla wszystkich nas. Chcę wam powiedzieć opis pewnego wydarzenia, które miało miejsce kilka lat temu na terenie Wielkiej Brytanii, w Anglii. Oto niedaleko jednego z kościołów anglikańskich siadał zawsze w niedzielę przed tymi nabożeństwami, siedział taki już starszy, podeszły w wieku człowiek, zmęczony, zmurowany i prosił o jakieś wspomożenie. Tam zawsze ktoś wychodząc, czy wchodząc do kościoła, rzucił tam parę pensów, czy może i funtów. I drodzy, ten człowiek był na ustach wielu ludzi, bowiem mówili, no taki biedny, tutaj wspomagać powinna też państwowa instytucja go, żeby nie musiał żebrać i tak dalej. Kilka lat minęło, pewnego dnia już się nie ukazał, w niedzielę nie ma go, w następną pytali, gdzie jest ten, który przychodził, ano on już zmarł. Ale kiedy zapytano się pewnej osoby jeszcze raz, gdzie on jest, ona wiedziała coś na jego temat. I powiedziała, że był to człowiek, który był zapięty w sobie i w swoim dobrach, które posiadał. On chciał zgromadzić ich jeszcze najwięcej.
chociaż miał i z nich nie korzystał. Bo kiedy przyszła ekipa sprzątać, bo on kilka dni leżał, dopiero zorientowali się tam w pobliżu mieszkańcy, że on nie wychodzi, co jest, straż i tak dalej, odpowiednie jednostki przyjechały, stwierdziły, że już kilka dni leży, nie żywy. I kiedy tam sprzątano po tym wszystkim, znaleziono szkatułkę, a w niej tak pięknie ułożone złote, ze złota dolarówki złote, które warta, jak sprzedano, wartość miała około miliona, może więcej funtów. W związku z tym, drodzy, był to człowiek, który zamknął się w tym swoim ja mam, z czego nie skorzystał on i nie skorzystali inni ludzie. Ta historia, prawdziwa historia, ona pokazuje myśli, że powinniśmy dzielić się i to ochotnie, z całego serca mamy dzielić się dobrami. Drodzy, Bóg prowadzi nas w ciekawy sposób. Pokazuje swoje bogactwo, ale również pokazuje na przykładzie wielu ludzi bogactwo, którym możemy się podzielić, nawet nie mające wartości w naszym pojęciu. Bogactwo, które ma wartość w pojęciu Boga. Znacie historię, przybliżę ją, bowiem tak troszeczkę będę skracał, żeby się zmieścić w czasie. W Ewangelii według świętego Marka, w rozdziale 12, kto chce czytać, niech czyta, kto słuchać, niech słucha. Dzieci słuchają, bo nie wiedzą, kiedy ja ich o coś poproszę i opowiem historię. Montuję w to nasze rozważanie. W 12 rozdziale Ewangelii Marka 4:1-4, tam mamy historię, którą znacie, bo czytacie Pismo Święte, ale spójrzmy na niektóre elementy w tej historii, bowiem ona pokazuje, ta historia, dobroczynność człowieka, która miała uwielbić Chrystusa i uwielbiła. A jakże większa jest ta dobroć Boża i miłosierdzie, o czym będzie przy końcu, a ostatnie prawdy są pierwszymi. W związku z tym będzie najważniejsze. 12 rozdział 41-4. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy rzucało. Przyszła jedna uboga wdowa, rzuciła dwie drobne monety, to jest tyle co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł: zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa rzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta z ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała. Całe jej utrzymanie. I teraz zderzenie spojrzenia Jezusa na to zagadnienie i spojrzenia uczniów. Spojrzenie, jakby uczniowie przecież reprezentują nas, ludzi, jednych z wielu. Spojrzenie może nasze i spojrzenie Jezusa na to, co dajemy i z jaką intencją dajemy. Wszyscy, jak to czytaliśmy, dawali, no wielu dawało wiele, no bo jeszcze dużo skrzynia była, zrzucali z góry, żeby to mówić o tym, rozmawiać, tak, o ten tak rzucił, dał tyle i tak dalej. A jednak, kiedy przyszła ta kobieta, która się wstydziła, czekała, jak odejdą od skrzyni i tak nachyliwszy się wrzuciła te dwa pieniążki jako wartość grosza. Uczniowie zauważyli, patrząc na Jezusa i na tą wdowę, że Jego twarz się rozśmieliła. Twarz rozjaśniła się, zaczął się radować. Jego wyraz twarzy był taki pewny zadowolenia, jakby dziękczynienia. A przecież on patrzył na tą wdowę i na ten grosz, który ona wyrzuciła. Nie rozumieli tego, ale Jezus im powiedział. Popatrzcie się, oni mają dużo, dużo darów. Ale ta nie miała, miała na jedzenie. I ona wrzuciła to, co miała w ubóstwie swoim. A kiedy odchodziła, spojrzała na Jezusa. I w jego życiu Jezusa jest napisane, elementy sama w jego oczach odczytała radość, jakby pochwałę, którą on chciał jej wypowiedzieć, patrząc na nią miłosiernym wzrokiem.
zobaczyła to zadowolenie, to podziękowanie jakby za dar, który złożyła najwięcej. Bo chociaż były to wartości grosza, te monety małe, to jednak ona rzuciła najwięcej. Kiedy patrzyła na Jezusa, zaczęła płakać. Płakać z wdzięczności. Że Jezus zauważył jej czyn. Drodzy, czy było tak u was w życiu waszym, ci, którzy macie ogródki, nie macie, może kupujecie obojętnie, że z wdzięczności, żeście płakali za to, co widzicie na polu? Prawdopodobnie było u niektórych, może wszystkich. Ale nieraz, jak jest taka sytuacja, że ja jeżdżę w różne miejsca, nieraz ktoś, czy to wyznawcy, czy nie wyznawcy, ktoś sobie ofiaruje, to nieraz cię płakać chce. Mówi, proszę nie płacić, to jest podarunek. Drodzy, Jezus wyraził się, patrząc na nią, z tą radością, że ona do jego kościoła, do jego świątyni wrzuciła to, co miała najwięcej. W życiu Jezusa autorka napisała: Bóg nie zawsze najwyżej ocenia wielkie uczynki, które widzi każde oko i chwalą każde usta. I teraz serce pełne wiary i miłości jest droższe Bogu od najkosztowniejszych darów. Dlatego czytałem przedtem na początku piątej Mojżeszowej, by serce nie było smutne, no że daje rękami drży, no ale daje, no bo wypada, przyszedł z koszyczkiem, prawda, i tak dalej. Czy jakiś specjalny dar. Bóg pokazuje, że On docenia najwięcej ten dar miłości, choćby on by był grosz. Ten, który jest najkosztowniejszy. Ta drobna ofiara podobna była i tu Wiślanie, szczególnie Wiślanie, wy będziecie rozumieli teraz to porównanie. Porównana została ta drobna ofiara, porównana została do rzeki, do strumyka, który później rozszerza się po głębie i coraz większy. Mam na myśli Wisłę i tam wiesz, u ujścia, nie ujście koło u źródła, gdzie chodzicie, niektórzy na twarce widzicie malutki strumyczek, a popatrzcie w Warszawie, w Krakowie czy w Toruniu, jaka szeroka jest, a malutkie zaczyna się. I tu Jezus wykorzystał to również. Dlatego też ta wdowa, dzieląc się tym darem wdzięczności, ona stała się tym strumieniem, które poszerza się coraz szerzej i tysiące ludzi na przestrzeni 2000 lat dowiaduje się, czyta, doświadcza tego, co ona uczyniła, tego błogosławieństwa. Ale drodzy, ponad tymi wszystkimi darami, które złożyliście tutaj, które Bóg błogosławił, będziemy się modlić, żeby błogosławił. Nie tylko te, ale te, które gdzieś tam macie w domach, czy mamy w domach. Jest dar Bożej miłości. Dar miłości, który Bóg złożył, abyśmy nie pozostali na wieczność na tej ziemi lub w grobie. Ale tak Mojżesza wzbudził, abyśmy, jeśli umrzemy, zaśniemy, powstali do nowego życia. I dlatego też, drodzy, liście do Efezjan, apostoł Paweł, dzieci słuchają nie tylko rozważania, ale czekają, kiedy będzie ten moment, tak, czekamy na przyjście Jezusa, nie wiemy kiedy, w którym momencie, wy też nie wiecie, w którym. Ja was poproszę o coś i pokażę, a i opowiem. Liście apostoła Pawła do Efezjan, czytam w rozdziale drugim następujące słowa, tylko sobie otworzę go jeszcze, rozdziale drugim listu do Efezjan i tam wiersz 8, 10, 13 i brzmi: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. To nie z was, Boże to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
i 13. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Zatem mamy słowo. Słowo Pańskie. Jaki dar, największy dar Bóg dał człowieku? Dał Jezusa Chrystusa, zostaliśmy stworzeni na nowo w Chrystusie, do dobrych uczynków i tak dalej, ale stworzeni. Dalecy byliśmy jako poganie, staliśmy się bliscy, bliscy przez krew Chrystusa. Życie Jezusa, Jego cierpienie, śmierć, zwycięstwo i nadzieja powrotu jest największym darem, który przewyższa wszystkie dary, chociaż te dary też od Boga pochodzą. Ale są to dary doczesne, które wzmacniają nasze życie doczesne. Ale On dał Syna, aby nam dać życie wieczne. I sprawiedliwy z wiary zbawiony będzie dzięki łasce Jezusa, czyli darowi zbawienia. Nie jest to nas, jest to dar Boży. Wdowa, o której wspomniałem, ona dając te małe dwa pieniążki, jako też wartość grosza mające, ona w Jezusie zobaczyła dawcę błogosławieństw doczesnych i dawcę, o którym się dowiedziała, że jest dawcą błogosławieństw wiecznych. Jezus po to się narodził, aby nas ratować, aby nas zbawić. I dlatego ten dar jest największy. I przy tych darach dzisiaj ziemskich, doczesnych, chcę Bogu złożyć podziękowanie, chwała Ci za Jezusa, za dar zbawienia. A teraz jest czas dla dzieci. Gdzie jesteście? Nie przychodźcie tu, ale wstańcie i będziecie stali przez chwilę. Wstańcie, gdzie jesteście. Proszę bardzo, tam jest na końcu, tu jest, ale stójcie. Bo wy też tutaj powiedzą, tu. Dobrze, stójcie. Ja wam pokażę z daleka, nie będziecie widzieć, może tak bardzo, to ja wam powiem, co to jest. Jest tu dziewczynka na łóżku w szpitalu, tam różne są urządzenia też, misia ma tam przy sobie. Jest to dziewczynka, która jest w szpitalu. Słuchajcie, abyście byli tutaj, to byście tutaj, ale ja chcę opowiedzieć historię, która łączy się z kazaniem, a jest historią dla was, bo jest o dzieciach również. Oto mamy teraz 21 lat temu Dwight Nelson w wykładach posłużył się z gazety, pokazywał pewną historię. I tym, którzy pamiętają, przypomnę, którzy nie znają, powiem, a dzieciom do was nie było jeszcze, a więc powiem. Drodzy, w małżeństwie, które cieszyło się 16-letnią, no, najpierw mamą, a później 16-letnią córką, pojawił się w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii w ogóle, pojawił się problem. Jak? Mianowicie taki, że 16-letnia córka czuła się źle, opadała sił, coraz słabsza, była słabsza, no słuchajcie, nic wam nie będzie, jak będzie się stać. Drodzy, i poszli do lekarza, stwierdzili, że ma nowotwór krwi, a więc białaczkę, raka krwi. Jedyny ratunek, przeszczep szpiku kostnego. Rozesłano listy, informacje do różnych ludzi, żeby zrobić badania DNA, żeby stwierdzić, czy kto ma taką grupę tego szpiku kostnego, które pasuje dla tej dziewczyny. Ale drodzy, nie było. I kiedy po roku czasu ona czuła się coraz gorzej, lekarz powiedział, że jeszcze jakieś 2 lata, może 3 i koniec, i ona umrze. W związku z tym, a później 17 lat, w związku z tym, drodzy, lekarz powiedział do żony, do matki, 40 lat miała i do ojca, 47. Dla tych, którzy w tym wieku są, to jeszcze jest okazja posłuchać, co im lekarz powiedział. Proszę Państwa, Państwo powinni mieć jeszcze dziecko. Także jak macie 40 lat, kobieta, mężczyźni 47, nie mówcie, bo już starzy, już nie będzie. Nie, boi się nie dziecko. I drodzy, rzeczywiście, tak, Pan Bóg prowadził, że mieli dziecko. Po roku czasu urodziła się dziewczynka. A kiedy miała 1 rok, zbadano jej szpik kostny i stwierdzono, że ma taki sam DNA potrzebny dla tej swojej siostry, a więc wykorzystać można. Rok jeszcze czekano, ta już miała 18 lat starsza, ona miała 2 latka. I kiedy, drodzy, kiedy ona
leżała w szpitalu, ta dziewczynka, pokazałem obraz, kiedy leżała w szpitalu, obok niej leżała jej starsza siostra. Wzięto trochę szpiku z dziecka, szczepiono to w kręgosłup tej starszej siostrze. Drodzy, ta siostra doszła do zdrowia, wyszła za mąż, ma swoją rodzinę i ta dziewczynka była opisywana i pokazywana w gazecie, pokazywana, że ona uratowała swoją siostrę. Teraz możecie sobie usiąść. Drodzy, dla starszych i dla dzieci. Historia ta pokazuje, historia ta pokazuje, że żeby uratować człowieka, musiał się ktoś narodzić. Tak jak w ziemskiej rodzinie. Musiała się narodzić ta dziewczynka, która miała tę samą genetykę tej szpiku kostnego, tak samo Jezus się narodził. Musiał ktoś się narodzić, żeby uratować człowieka, żeby uratować mnie i ciebie, jeśli skorzystamy. Bo każdy, który wierzy w Niego, będzie miał życie wieczne, o czym czytamy przecież w Piśmie Świętym. Dlatego Jezus Chrystus jest największym darem. Darem, który jest darem zbawienia. I On dzięki swojemu działaniu, śmierci i zmartwychwstaniu i działaniu dzisiaj daje plony, które przynieśliście, za które chwała Ci Boże, że one są i możemy je podziwiać, ewentualnie później, gdy weźmiecie spożyć w domach, czy dać komuś, jakiemuś człowiekowi. Jaka jest nasza wdzięczność? Moja, Twoja. Jakie są owoce tej wdzięczności? Odpowiedź nie oczekuję, żeby ktokolwiek powiedział. Sami odpowiedzmy sobie. Bo Jezus przyszedł, bo Bóg Ojciec dał Go, aby nas ratować. I dlatego też narodzone dzieci, które to w jakimś sposób symbolicznie pokazuje narodzenie Jezusa, które nastąpiło 2000 ponad lat temu, było ratunkiem dla tej swojej siostry. Narodzony Jezus jest ratunkiem dla Ciebie i dla mnie. Mamy za to, za co Mu dziękować. Ale nie dziękuję tylko słowie, tak, dziękuję Ci Panie, dziękuję Pani. Ale też dzielić się, wyrażać wdzięczność, czy to w formie takich darów, czy darów pieniężnych, czy innych. A nade wszystko mamy możliwość spoglądania na Niego poprzez wiarę, w modlitwie, przez Słowo Jego. Spotykajmy się codziennie z Nim. Niechaj myśl starotestamentalna, Eno chodził z Bogiem tak długo, aż do Bóg zabrał. Niechaj będzie myślą, która będzie Wam od dzisiaj, być może już do tej pory to czynić, ale jeszcze od dzisiaj kto gdzieś tam zaniedbał. Myślą spotkania porannego z Bogiem. Niech to będzie wcześniej, po którym możecie. Każdy z Was ma inny czas, ja mam inny czas, wczesny, nie będę mówił kiedy, o którym, ale każdy z Was ma inny czas. Ale spotkajcie się. Nie wtedy, kiedy jesteśmy już zmęczeni i już ledwie myślimy, już ledwie żyjemy, ledwie trafimy do łóżka. Wtedy jedynie powiem, dziękuję Ci Boże za to, że przeżyły ten. Ale rano, kiedy jesteśmy wypoczęci, spotkajmy się. On czeka na Ciebie i na mnie, bo On obdarzył Ciebie i mnie dalej. Bowiem jak w psalmie napisane zostało, co tutaj prowadząca osoba przeczytała, chcę jeszcze raz przypomnieć tę myśl, gdzie napisane w 49 psalmie zostały słowa, które jakże ważną przypominają nam myśl. 49, 8 i 9. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek. Ani też nie da Bogu za niego kupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Tylko Chrystus, który jest darem miłości, który daje plon. Błogosławcie imię. Tylko On może dać nam życie wieczne. Dlatego zboże Pański dzisiaj, przynajmniej w pierwszej części, to zagadnienie poruszam, drugie będę inne poruszam. Jest to zagadnienie, które pokazuje najcenniejszy dar Bożej miłości. Miłości, która została objawiona w Jezusie i ofiarowana Tobie i mnie, abyśmy mieli
życie wieczne. Amen.